na poddaszu niebo łączy się z ziemią. Nasi goście doświadczają Boga w niezwykły i ponadnaturalny sposób. Witam serdecznie. Jeśli myślicie, że prorocy żyli jedynie w czasach Biblii, a potem w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach wyginęli jak dinozaury, to mój dzisiejszy gość z pewnością mile Was zaskoczy. Jest znanym mówcą konferencyjnym i autorem wielu chrześcijańskich publikacji. Mam przyjemność gościć dzisiaj na poddaszu Johna Paula Jacksona. Hi, John. Hello, how are you? This is not your first. To nie jest twoja pierwsza wizyta w Polsce. Byłeś tu już wcześniej. Jaki jest cel twoich podróży i jak ci się u nas podoba? Kocham Polskę. Przyjeżdżam tu od lat 90. Byłem w Polsce tak wiele razy, że nie pamiętam, ile ich było. Zazwyczaj przyjeżdżam, by pomóc ludziom zrozumieć niezwykłe sytuacje opisywane w Biblii i to, że podobne zdarzenia mają miejsce również dzisiaj. Prorocze sny, wizje, anioły, wszystko to znajdziemy w Biblii i można tego doświadczyć dzisiaj. Bóg mówi również dzisiaj. Tak jak przemawiał w Starym Testamencie, tak mówi i dzisiaj. Skupmy się na chwilę na twojej przeszłości. Najczęściej kobiety dowiadują się o tym, że zaszły w ciążę od lekarza. Z twoją matką było trochę inaczej. Faktycznie, z moją mamą było inaczej. O tym, że przyjdę na świat, powiedział jej anioł. Wcześniej poroniła i z tego powodu była pogrążona w żałobie. Objawił się jej anioł i powiedział, żeby się nie martwiła, bo urodzi chłopca. Da mu na imię John Paul i będzie miał służbę 11 godziny. Będzie mówił o rzeczach, których nie ma, tak jakby były, i one się spełnią. Nawet jego narodziny będą świadczyły o służbie 11 godziny. Więc byłeś w łonie matki 11 miesięcy. Tak, 11 miesięcy. W wyznaczonym terminie mama zgłosiła się do szpitala, ale proces rodzenia się zatrzymał. W szpitalu pomyśleli, że zobaczą ją za parę dni, a zobaczyli za parę miesięcy, gdy ponownie zaczęła rodzić. To niesamowite. Mama też tak myślała. Co oznacza służba 11 godziny? Służba 11 godziny podobna jest do służby Jana Chrzciciela. Ogłaszasz, że coś nadchodzi. Jesteś pionierem. Mówisz ludziom, że nadchodzą zmiany i że muszą się na nie przygotować. Kiedy miałeś 4 lata, wiedziałeś o rzeczach, o których w normalny sposób nie miałeś prawa wiedzieć. Tak. Na przykład? Wiedziałem, że sąsiad z naprzeciwka będzie miał wypadek samochodowy. Wiedziałem, że będzie to ciężki wypadek. To wydarzyło się 3 dni później. Powiedziałeś o tym przeświadczeniu rodzicom? Tak, powiedziałem rodzicom. Dowiedziałem się o tym we śnie. Rodzice myśleli, że to zły sen. Pamiętam, że byłem zdziwiony, gdy spojrzałem przez okno i zobaczyłem bawiącego się sąsiada. Wcześniej widziałem, że miał wypadek. Rodzice mówili, że to tylko sen. Jednak wypadek wydarzył się naprawdę. Co wtedy pomyśleli twoi rodzice? Na pewno byli przerażeni. Tak, byli przerażeni. Wierzyli wprawdzie, że Bóg może w taki sposób mówić, ale nigdy tego nie doświadczyli i nie znali nikogo, kto by doświadczył. Tylko moja mama miała czasami podobne przeżycia. Wiedziała o różnych wydarzeniach, zanim one nastąpiły. Dlatego była pewna, że mówi do mnie Bóg. Mając 4 lata, wiedziałem już, że Bóg działa w moim życiu i że jest ze mną. Wiedziałeś, że Bóg jest z tobą, miałeś niesamowite przeżycia, ale z jakiegoś powodu zamiast służby Bogu wybrałeś biznes. Dlaczego? Ja bym tak nie postąpił. Kochałem go, ale byłem trochę jak Jonasz. Nie chciałem robić tego, czego Bóg ode mnie oczekiwał. On miał plan dla mojego życia i ja miałem plan dla swojego życia i chciałem wypełnić mój plan, a nie jego. Masz szczęście, że nie połknął cię wieloryb. Dokładnie. Jednak Bóg użył pewnych trudnych momentów w moim życiu, by zwrócić moją uwagę i skierować mnie ku powołaniu. Nigdy tak naprawdę nie odpadłem od Boga i nie przestałem Go kochać czy Mu służyć. Po prostu służyłem Mu według własnych reguł, a nie Jego. Gdy skończyłeś 30 lat, coś się wydarzyło. Przeżyłem spotkanie z Bogiem.
Byłem wtedy w łóżku i spałem. Moja żona wstała wcześniej i poszła do szkoły, którą wtedy prowadziliśmy. Ona rano szła do szkoły, a ja do pracy w korporacji. Jednak tym razem zostałem w domu z powodu zapalenia krtani. Nie mogłem mówić, więc zamiast iść do biura, postanowiłem trochę odpocząć. Leżałem jeszcze w łóżku, gdy nagle zauważyłem, że nie zgasiłem światła. Wstałem, by je wyłączyć i zdałem sobie sprawę, że światło nie pochodzi od żadnej lampy, którą miałem w pokoju. To był inny rodzaj światła. W pokoju znajdowało się światło mniej więcej takiej wielkości. Gdy na nie spojrzałem, zaczęło rosnąć i wypełniło cały dom, cały pokój, w którym wtedy byłem. Co wtedy czułeś? Byłem przerażony. Nie dziwię się. Wszystko zniknęło. Lampa, biurko, wszystko w pokoju zniknęło. Nie pomyślałeś wtedy, że może umarłeś? Nie, ale powiem ci, co czułem. Najpierw było to przerażenie, a potem poczułem świętą Bożą obecność. I zdałem sobie sprawę z tego, jak święty jest Bóg. Wyczołgałem się z łóżka, bo było za wysokie. Padłem na podłogę. Gdybym mógł wejść pod podłogę, to bym to zrobił. Niezależnie na jakiej wysokości byłem, chciałem znaleźć się niżej, w świętej Bożej obecności, którą wtedy odczuwałem. Leżałem, płakałem i Bóg zaczął do mnie mówić. Pokazał mi wszystko, co wydarzyło się w moim życiu. Pokazał mi moją mamę, gdy była ze mną w ciąży, anioła, który z nią rozmawiał. Pokazał mi sytuacje w moim życiu, w których mogłem umrzeć, wypadki samochodowe, od których mnie uchronił. Dwa razy umarłem i za każdym razem Bóg przywracał mnie do życia. W obu przypadkach lekarz ogłosił mój zgon, a Bóg wzbudził mnie z martwych. A to dlatego, że muszę wypełnić swoje powołanie. Wróg próbował mnie zabić, ale Bóg miał cel dla mojego życia. Bóg pokazał mi to wszystko i powiedział: teraz jest czas, żebyś zaczął robić to, do czego cię powołałem. Masz 30 lat, teraz jest czas, abyś rozpoczął służbę. Po takim spotkaniu z Bogiem można by pomyśleć, że wszystko pójdzie gładko, że eksplodujesz swoim obdarowaniem i że od razu będziesz robił niezwykłe rzeczy. Jak było w twoim przypadku? Na pewno nie tak. Musiałem nauczyć się dojrzałości w moim obdarowaniu. Jak sprawić, by moje życie z Bogiem było większe niż mój dar? Musiałem wzrastać w mojej relacji z Nim, w posłuszeństwie Jemu. Musiałem nauczyć się takich niuansów, jak na przykład, co to znaczy, kiedy masz sen i cały ten sen jest czarno-biały, oprócz jednej osoby w tym śnie, w niebieskiej koszuli. Co ta niebieska koszula oznacza we śnie? Musiałem nauczyć się odróżniać sny, które są ostrzeżeniem, od snów, które przepowiadają przyszłość. Musiałem nauczyć się, kiedy Bóg pokazuje mi coś, zanim to się stanie i mam o tym opowiedzieć, albo kiedy pokazuje mi coś i mam nic nie mówić, tylko modlić się w tej sprawie. Musiałem się tego wszystkiego nauczyć i cały czas się uczę. Więc Bóg jest wciąż ponadnaturalny. Tak, i właśnie po to tutaj jestem, by pomóc ludziom to zrozumieć, nauczyć ich, jak się w tym poruszać, świadczyć o tym, że On wciąż w ten sposób działa. Więc jeśli któryś z naszych widzów chciałby nauczyć się słyszeć Boga, co byś mu polecił? Zawsze zbliżaj się do Boga. A jak to zrobić? Jedna rzecz to czytanie Biblii. Nie mówię o otwieraniu jej i czytaniu małego fragmentu, ale studiowaniu i poznawaniu Bożych dróg. Mojżesz, nim wyprowadził lud z Egiptu w Księdze Wyjścia, miał spotkanie z Bogiem. Bóg powiedział do niego: znam cię po imieniu. Mojżesz powiedział: jeśli ty znasz mnie po imieniu, ja chcę poznać cię tak samo. Mojżesz prosił o trzy rzeczy. Jedną z nich było to, by Bóg objawił mu swoje drogi, tak by Mojżesz mógł go poznać.
Jedną rzeczą jest mieć wiedzę na temat Boga, a zupełnie inną znać Boga. Poznawanie Boga wymaga czasu, każda relacja wymaga czasu. Więc jeśli chcesz słyszeć Boga w nadzwyczajny sposób, musisz spędzać czas z tym niesamowitym, wspaniałym Bogiem, któremu służymy, który ma więcej mocy, niż my możemy sobie wyobrazić i wie wszystko od początku do końca. Jak często widzisz anioły? Widziałem jednego zeszłej nocy we śnie, a nie w snach, ale na jawie. Widziałem anioły wiele razy w ciele, takim jak twoje. Rozmawiałeś z nimi? Tak, ale to one mówiły więcej niż ja. Ja próbowałem mówić parę razy, ale to one miały plan i przybyły w konkretnym celu. I to nie był mój cel, tylko cel wyznaczony przez Boga dla mnie. Słyszałem, że miałeś sen o promie kosmicznym przed jego wybuchem. Co wtedy się wydarzyło? Miałem wizję tego, co się z nim stanie. Zadzwoniłem do NASA, agencji odpowiedzialnej za wysyłanie promów kosmicznych. Powiedziałem im, co widziałem, że prom eksploduje. Nawet narysowałem obrazek, wciąż go mam. Narysowałem to, co się wydarzy. Powiedziałem im, że muszą wszystko sprawdzić. NASA powiedziała mi: Panie Jackson, dziękujemy za telefon, ale sprawdzamy prom tysiące razy i przepraszamy, ale mamy telefony tego typu cały czas i nie wiemy, w co wierzyć, a w co nie. Ale dziękujemy, że pan dzwoni. Upewnimy się, że wszystko zostanie sprawdzone zgodnie z procedurą. Więc dali ci standardową odpowiedź. To nie skończyło się dobrze, prawda? Niestety. I to było dla mnie straszne przeżycie. A co dokładnie się wydarzyło? W rakiecie, gdy ta wznosiła się w powietrze, doszło do wycieku, który spowodował wybuch. Rakieta odłączyła się od promu. I każdy element poleciał w inną stronę. Tak jak narysowałem, elementy promu odłączyły się od siebie, lecąc w różnych kierunkach. Cała załoga promu zginęła w tej katastrofie. To straszne. Gdy to wszystko się działo, oglądałem transmisję. Wszyscy moi znajomi i ludzie, którzy są ze mną w służbie, wiedzieli, co mówiłem o wizji, więc razem oglądaliśmy, by zobaczyć, co się wydarzy. Gdy doszło do tragedii, wszyscy zaczęliśmy płakać. Czasem to, co powiedział Salomon, jest bardzo adekwatne, że gdzie jest wiele wiedzy, jest też wiele zmartwienia. Musimy nauczyć się radzić sobie z tą smutną stroną życia, bo ludzie podejmują złe decyzje. I oczywiście doświadczamy też tej wspaniałej, zwycięskiej strony, bo to, co czyni Bóg, jest fantastyczne, niesamowite. Kluczem jest słuchanie tego, co Bóg ma do powiedzenia i bycie Mu posłusznym. A co Bóg mówi dzisiaj do świata i do Kościoła? Nadchodzą ogromne trudności. Naprawdę ogromne trudności. Kurs euro będzie coraz niższy. Unia Europejska bardzo się zmieni. Wiele narodów ją opuści. Europa stanie się zupełnie inna. Europejska waluta zacznie się rozpadać, a razem z nią amerykański dolar. To będzie początkiem drogi do zupełnie nowej, globalnej waluty, o której de facto mówi Biblia. Od tych wydarzeń dzieli nas zaledwie parę lat. A co ze Stanami Zjednoczonymi?
W Stanach Zjednoczonych zaczną się rozruchy na tle rasowym. Wybuchnie też wulkan w północno-zachodniej części Stanów. Będzie on przyczyną ogromnych problemów, szczególnie w Seattle. Nadejdzie dzień, w którym wulkaniczna chmura pokryje prawie połowę USA. Będą tak silne huragany, że nie zmieszczą się w obecnej skali pomiarowej i powstanie nowa skala. W Stany Zjednoczone uderzy huragan o zasięgu ponad 500 mil. Wszystkie te rzeczy są spisane, ogłosiłem je wiele lat temu. Niektóre z nich powoli zaczynają się dziać. Warto wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Bóg powiedział mi, chcę, żebyś przekazał Kościołowi, że kiedy oddala się ode mnie i mojej ochrony, wtedy wróg ma prawo atakować. A Kościół wciąż zapomina, że grzech oddziela nas od Boga. Kiedy człowiek nie podąża za Bogiem i Jego Słowem, to Boża dłoń oddala się od niego. Tak samo jest w przypadku miasta czy narodu. Na przykład, to jest naród. Boża dłoń okrywa ten naród. Grzech sprawia, że ręka się podnosi. Dostęp mocy ciemności do narodu zależy od tego, jak bardzo Bóg oddali od niego swoją rękę. Im bardziej Bóg oddala swoją rękę, tym większe pole do działania ma nieprzyjaciel. Boża dłoń tak oddaliła się od USA, że ciemność coraz bardziej to wykorzystuje. A co z Polską? Jaka jest rola Polski w czasach ostatecznych? Polska ma niezwykłą okazję, żeby przynieść zmianę. Jest to naród wystarczająco duży, by wpływać na inne narody i wystarczająco mały, by samemu się zmieniać. Jestem tu dlatego, że Bóg chce, by Polska spełniła rolę reformatora w Europie. Ten naród może zmienić oblicze Europy. Powstaną siły, które spróbują to powstrzymać. Rosja będzie próbowała szantażować Polskę. Stanie się to za parę lat, gdy ceny benzyny będą bardzo wysokie, a benzyna i ropa będą trudno dostępne. Ludzie będą stać w kolejkach po benzynę i nie będziemy mogli codziennie korzystać z samochodów. W tym kluczowym momencie Rosja powie, jeśli nie wejdziecie z powrotem do nowego Związku Radzieckiego, który prawdopodobnie będzie nazywał się inaczej, jeśli nie wejdziecie do tej nowej formy Związku Radzieckiego, to przestaniemy sprzedawać wam ropę. Polacy będą musieli zdecydować, czy zaufają Bogu, wierząc, że im pomoże, czy też ulegną wpływom Rosji. Czy są jakieś przeszkody w polskich kościołach, które muszą być usunięte, by Polska weszła w swoje prorocze powołanie? Myślę, że ludzie powinni prosić Boga, by dał im większe pragnienie poznania Go bliżej. Jeśli nie jesteśmy spragnieni Boga, to nie poznamy Go zbyt dobrze. By powstać i wierzyć, że Bóg będzie działał w sprawie narodu, potrzeba wielkiej odwagi. Bóg będzie działał w sprawie Polski. On interesuje się Polską. Udowodniliście, że macie w sobie bohaterską krew. Gdy inne kraje były bierne, wy powstawaliście i będziecie musieli zrobić to po raz kolejny. Ale tym razem nie będzie to jedynie dla Polski, ale wpłynie to na całą Europę. A co myślisz o obecnym polskim rządzie? Są w tym rządzie ludzie, którzy mają serce dla Boga. I tak powinno zostać. To od nich będzie zależało, czy poddadzą Bogu wszystko, czy też będą myśleli, że mogą kontrolować to, co się dzieje.
Każdy lider lubi myśleć, że to on rządzi. Ale w pewnym momencie musi zdać sobie sprawę, że to Bóg ma władzę, a nie on. Więc jeśli to zrozumie, Polska sobie poradzi. Czy to znaczy, że musimy się modlić za nasz rząd? Musicie modlić się do Boga: Boże, daj Polakom głód poznania Ciebie. Przekonaj nas o rzeczach, które nie zgadzają się z Twoją wolą. Jeśli jesteśmy nieposłuszni, niech Duch Święty nas o tym przekona. Chcemy być posłuszni Tobie i Twojej woli. Żeby kroczyć tą ścieżką, będziecie musieli osiągnąć poziom, który udało się osiągnąć niewielu narodom. Ale możecie to zrobić. Bogu wydaje się, że możecie. W takim razie zrobimy. Wierzę, że zrobicie. I wierzę, że niesamowite wydarzenia będą miały miejsce tutaj, w Polsce. Bóg będzie czynił ponadnaturalne znaki, by udowodnić wam, Polakom, że kocha Polskę i jego serce jest otwarte na Polskę i że chce was użyć, by zmienić całą Europę. Czy masz może prorocze słowo dla naszych widzów, którym chciałbyś się podzielić? Mam słowo, które wierzę, że otrzymałem od Pana dla ludzi, którzy oglądają ten program. Bóg będzie dawał Polakom niezwykłe sny. W poszukiwaniu interpretacji wielu ludzi zwróci się do wróżek czy jasnowidzów i otrzymają duszewną interpretację duchowego snu. Odejdą stamtąd z przekonaniem, że jest to niewłaściwa interpretacja. Tylko Duch Święty może dać interpretację snu, który pochodzi od Boga. Wierzę, że Bóg będzie dawał Polakom ponadnaturalne dary interpretacji i ludzie raz jeszcze usłyszą od ciała Chrystusa to, co Bóg ma do powiedzenia. Czy mógłbyś proszę teraz pomodlić się o naszych widzów, by otrzymali te dary i moc Ducha Świętego, która jest nad Tobą? Z przyjemnością. Kocham Polaków. A Bóg kocha ich nawet bardziej. Więc, Ojcze, jesteś niesamowity pod każdym względem. Jesteś wielki i wiesz dokładnie, kim chcesz, by Polacy się stali. Wiesz, że dasz im sny i wizje, które mówią o przyszłości. Dasz im sny i wizje, które będą ich ostrzegały, na przykład nie jedź tym pociągiem albo nie idź tą drogą. Będziesz ich uczył, szkolił i przygotowywał. Dasz im głód poznania Ciebie. Twój Duch Święty stąpi na tę ziemię w niezwykłym stopniu i znaki i cuda i nietypowe zdarzenia będą miały miejsce. Udowodnisz temu narodowi, że jesteś Bogiem, a oni pójdą za tym, co dla nich przygotowałeś. Dlatego mnie tu wysłałeś, bym zaczął siać te ziarna. Niech one rosną w sercu każdego, kto słucha. W imieniu Jezusa prosimy, byś to wykonał. Amen. Dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dziękuję, John. Było wspaniale.